Trzy firmy stanęły do ogłoszonego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Lubaczowa. Problem w tym, że zaproponowane ceny są ponad dwukrotnie wyższe niż kwota zarezerwowana na te inwestycje w budżecie, a jest to 9 milionów złotych. Planowana droga budzi ogromne emocje nie tylko z tego powodu. Od lat czeka na nią samorząd i mieszkańcy centrum miasta, którym daje się we znaki sąsiedztwo przejścia granicznego w Budomierzu. Nie chcą jej natomiast mieszkańcy osiedla Mazury, bo obwodnica będzie biegła pod oknami nowych domów. Lubaczowskie osiedle Mazury uważane jest za najładniejsze w mieście. Wszystkie domy są tu nowe, a wokół zieleni cisza. I właśnie przez środek tego osiedla ma przebiegać nowa droga do przejścia granicznego w Budomierzu. Tutaj ma być dokładnie jak ta ściana tego wyciętego lasu, ma iść obwódnica, to jest mi z tego wiadomo. Ale gdzieś jak są było przycięte. Kilka wariantów budowy drogi, wszystkie przewidywały, że przetnie osiedle. To od okna będzie ile? 30 metrów, a tutaj ludzie, mieszkańcy, no to będą mieć obwódnicę przy swoim płocie dosłownie, nie? Przy działce płotu. No nie wiem, czy to każdy jest zadowolony z tego tematu. No ja średnio, nie? No, tutaj jeszcze osiedle jest, przez osiedle środek, przepuszczać obwódnicę przez środek osiedla, to takie troszkę no, dziwne. No i jak sprzedawali działki, to niby ludziom mówili, że ma być i ma nie być. Nie? Mieszkańcy przyznają, że droga była planowana zanim powstało osiedle, czyli kilkanaście lat temu, ale o konkretnych terminach nikt nie mówił. Dlatego oszczędności życia inwestowały tu kolejne osoby. Teraz jest zaskoczenie i niezadowolenie. Co ja wiem, nikt się nie spodziewał, bo wie pani, to nie jest taka, tak fajnie mieszkać przy takiej drodze, gdzie teraz są wypadki na przykład i to tragiczne, śmiertelne. No nasze dzieci tu najbardziej się bawiły, nie mamy placu zabaw, no, ale budują nam drogę. Mieszkańcy osiedla zbierali podpisy i pisali kolejne petycje, licząc, że w sytuacji, gdy oni nie dostosowali się do planów, plany uda się dostosować do nowej sytuacji. Niestety jest to już niemożliwe. Zamiast puścić poza osiedlem, to akurat jest praktycznie w samym środku. Mieszkańcy osiedla nie kryją niezadowolenia, bo już mają okazję doświadczyć, co znaczy sąsiedztwo ruchliwej drogi. Kiedy na głównej trasie stoi patrol policji, jadący od granicy, chcąc uniknąć kontroli, skracają sobie drogę właśnie przez osiedle. No bo tu jest teraz strach obecnie, bo to mówię, dziecko wylatuje prosto pod koła, nie? Samochodu. Jak samochód nie wisi na godzinę przez drogę osiedlową jedzie, no to nie czarujmy się. Mieszkańcy Mazurów się martwią, mieszkańcy centrum Lubaczowa cieszą z zapowiedzi budowy obwodnicy, podobnie jak miejscowy samorząd. To na pewno tutaj odkorkuje Lubaczów w 100% i będzie przepływ towarów na granicę i no my mamy taką nadzieję, że w tej chwili jest przejście do 3,5 ton, że trwają tam ponoć rozmowy na szczeblu wyższym, żeby po prostu zwiększyć ten tonaż. Przejście graniczne w Budomierzu dziennie już odprawia ponad 1000 podróżnych. Z punktu widzenia strategicznego miasta ta droga załatwia wiele rzeczy, bo mówię, tak jak załatwi ten wyprowadzenie tego wzmożonego ruchu z centrum miasta, nie wyrzucając poza Lubaczów, natomiast też otwiera nam nowe tereny. Miasto liczy na przygraniczne inwestycje na miejskich działkach, miejscowi kupcy na jeszcze lepszy handel. Co drugi samochód to jest na rejestracjach ukraińskich, a jak jadą, to znaczy, że może wstąpią do Lubaczowa, może coś kupią. Oferty na budowę obwodnicy Lubaczowa złożyły trzy firmy, wszystkie na kwotę ponad 20 milionów złotych, a samorząd województwa zarezerwował na ten cel tylko 9 milionów. Nie ma jeszcze decyzji, czy w tej sytuacji ogłoszony zostanie nowy przetarg, czy samorząd dołoży pieniądze z oszczędności na innych podobnych inwestycjach.